aktualnie, a będącego na dalszym planie panem Andrzejem Janikiem. Także jeszcze chwila do tego wielkiego finału. Na razie przyglądajmy się temu, co się dzieje w półfinale, w tym pojedynku kategorii PLT 60+. Tak jak już wspomniałem, w finale czeka pan Tomasz Wawrzyniak, który już oczekuje na kogoś z tej dwójki, którą mamy okazję teraz oglądać na korcie telewizyjnym w Radomiu. Pogoda znowu przestała sprzyjać, na zewnątrz pada dosyć mocno, na tyle mocno, że nie jest możliwa gra na kortach zewnętrznych przez ten padający deszcz. No i mamy pierwszy gem tego spotkania na koncie pana Mirosława, 1-0. No i zobaczymy, jak dalej się będzie toczyć to spotkanie. Cały ten ogólnopolski finał miał się odbywać na kortach Mosiru w Radomiu. Tymczasem trzeba było sobie poradzić nieco inaczej, wszystko ze względu na fakt, że no, na zewnątrz jest jak jest, ta aura nie do końca sprzyja. No i rozgrywki trzeba było podzielić na kilka obiektów. Stąd tutaj, gdzie mamy przyjemność gościć z transmisją telewizyjną, obserwujemy zmagania wyłącznie w rozgrywkach PLT 45+, no i PLT 60+, druga liga oraz PLT kobiet grają gdzie indziej. Jutro dołączy jeszcze pierwsza liga. Miejmy nadzieję, że jutro już ta aura będzie o wiele bardziej sprzyjająca. No a my tymczasem przyglądamy się temu, co się dzieje tutaj na naszym korcie. Autowe zagranie w wykonaniu Andrzeja. Jeszcze zdążył Mirosław. No i Andrzej już nie zdołał tego odpowiednio zasmeczować. No i pojawiają się kłopoty, patrząc od strony Andrzeja. Autowy serwis, będzie drugie podanie. No, przyspieszył teraz Andrzej. No i widzimy, wymusił błąd na Mirosławie, więc może to jest droga, którą powinien obrać Andrzej Janik. Oczywiście łatwo się mówi, trudniej to wszystko zrealizować, ale no musi się starać. A tymczasem presja od razu z returnu poszła w wykonaniu Mirosława. No ale proszę, Andrzej znowu przejmuje inicjatywę. Ale teraz przesadził, zagrywa piłkę w korytarz deblowy, 2-0. Prowadzi już Mirosław Rupek Kaczmarek. No i jest bliżej zwycięstwa w tym pierwszym secie tego pojedynku półfinałowego kategorii PLT 60+. Potężna dawka energii poszła z tego serwisu. No ale jednak trochę zabrakło, żeby ta piłka zmieściła się
w karze serwisowym. Ależ biega Mirosław. No ale do tego już nie miał prawa dobiec. No ale trzeba przyznać, poświęcenie godne najwyższego uznania i podziwu. Znakomicie tutaj się próbował bronić pan Mirosław, ale no zabrakło. Zabrakło tutaj w tym momencie. No i proszę, mamy problemy. No ten fragment sugeruje nam, że ten mecz niekoniecznie musi iść w jedną stronę. Ależ teraz dołożył z tego serwisu pan Mirosław. No trzeba przyznać, że naprawdę siła razy ramię przy tym zagraniu tam zafunkcjonowało to wszystko idealnie. Nie potrafił już odebrać tego atomowego serwisu Andrzej Janik. Proszę. Co tu się dzieje? Andrzej Janik zdobywa Gemę, no i rozkręca się nam ten mecz i przy okazji widzimy, że to nie będzie tak do jednej brameczki wszystko zmierzało. Dwa do jednego mamy w gemach w tym momencie. No i zaraz kolejne emocje przed nami, kolejny gem. No będziemy się przyglądać temu, co się będzie działo. A ja przypomnę, że na stronie www.polskaligatenisa.pl znajdziecie informacje na temat naszej ligi, tego co się tutaj dzieje w Radomiu oraz innych turniejów rozgrywanych w ramach naszej federacji tenisowej. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do zapisów do różnych turniejów. No i do bycia na bieżąco z Polską Ligą Tenisa. Dziękujemy wszelkim sponsorom, którzy wspierają nas podczas tego ogólnopolskiego finału w Radomiu. Naprawdę kawał znakomitej roboty z Państwa strony. Dziękujemy za wszelkie wsparcie. Zaprosił Andrzej do siatki Mirosława, no i tym razem cwańszy okazał się pan Mirosław.
podwójny błąd serwisowy, no w takim momencie to podwójnie kosztuje. Skrót z returnu. Od razu zagrał głębszą piłkę Andrzej Janik, no i spowodował ten błąd Mirosława. Trochę gry kątowej teraz. Wykorzystują panowie całą geometrię kortu. Z jednej na drugą stronę się teraz przerzucili. No ale gdy przyszło co do czego, to błąd popełnił Andrzej Janik i ten błąd kosztuje go utratę gema. 3 do 1 prowadzi Mirosław Rupek. Kaczmarek jest na dobrej drodze do zwycięstwa w pierwszym secie tego pojedynku półfinałowego kategorii PLT 60+. No i proszę. Bardzo dobrze rozpoczyna tego gema. Nie potrafił odebrać tego serwisu Andrzej Janik. No niestety, nieudane to zagranie, piłka minęła linię wyznaczoną do gry singlowej. Piłka wpadła w korytarz deblowy. No niestety, ta sytuacja spowodowała, że punkt wylądował na koncie pana Mirosława. Jeszcze ta piłka znalazła się w korcie. Z dużym topspinem teraz panowie zagrywają te piłki. Teraz mamy slice dla odmiany, ale znowu powrót do takiej gry z topspinu. No proszę, teraz Andrzej. Może to jest ten moment, tak. Naprawdę ta akcja mogła się podobać z obydwu stron. Świetnie, naprawdę rozgrywana wymiana na wysokim poziomie. Dobrze się na to patrzyło. Gramy. Return wrócił, serwis dobry. No ale niestety pojawił się znowu błąd po stronie Andrzeja. Brakuje tej regularności, która jest wymagana, aby dostać się do wielkiego finału tej kategorii PLT 60+. Na razie tą większą regularność zachowuje pan Mirosław, co potwierdza tym serwisem. 4-1, proszę państwa, w pierwszym secie. Znakomitym akcentem dokumentuje przewagę w pierwszym secie pan Mirosław Rupek Kaczmarek. Za moment druga partia tego spotkania. No i pytanie, czy pana Andrzeja Janika będzie stać na to, żeby zacząć grać bardziej regularnie, żeby wywierać presję na rywalu? Jeszcze większą, no bardzo jestem tego ciekaw. Przekonamy się o tym już za parę chwil, gdy rozpocznie się drugi set tego półfinałowego meczu kategorii PLT 60+. Przypomnimy, w wielkim finale czeka już na rywala pan Tomasz Wawrzyniak.
drugi set, proszę Państwa, tego spotkania półfinałowego PLT 60+. Wracamy do gry, no i pan Andrzej Janik serwuje i będzie próbował w tym drugim secie powalczyć o zmianę losów tego spotkania. No, ale zaczyna od podwójnego błędu serwisowego. Głębsza piłka zagrana przez pana Andrzeja, no i już nie udało się tego przebić na drugą stronę. Kolejny błąd pojawił się po stronie pana Andrzeja, no nie pomaga sobie tymi błędami w rozgrywaniu tego meczu, żeby wyjść z tych opresji, w których się znalazł po przegraniu pierwszego seta. No musi mieć tą większą regularność, a teraz mamy jeszcze out. Też mi się wydawało z mojej nawet perspektywy, że to była piłka autowa. Potwierdza to pan Mirosław. No i będą szanse dla pana Mirosława. Podwójny błąd serwisowy, proszę Państwa, 1-0 prowadzi pan Mirosław Rupek-Kaczmarek w tym drugim secie. Już przełamanie na jego koncie, zaraz może to poprawić własnym serwisem, wtedy ta przewaga będzie się już wydawała duża. No zobaczymy, zobaczymy, co teraz uczyni na własnym serwisie pan Mirosław, czy będzie go stać na to, żeby pokazać znowu klasę, ten świetny, mocny serwis, bardzo dokładny. Zobaczymy, czy będzie w stanie go wykonać. I znowu kolejny punkt ląduje na koncie pana Mirosława, no i tym samym zbliża się do końcowego triumfu. Jeszcze do tego trochę czasu, ale no jest na dobrej drodze. Jest na dobrej drodze, żeby tego dokonać. Piłka autowa po tym odegraniu, no naprawdę blisko linii lądowała ta piłka, ale palec podniesiony w górę jasno sugeruje, co to wszystko oznacza.
Bardzo jest ciekawa ta technika forehandowa w wykonaniu pana Andrzeja Janika. Wow, no ja osobiście nie przypuszczałem, że ta piłka przejdzie na drugą stronę, a tymczasem proszę, tuż nad taśmą, kompletnie tym sposobem zmylił rywala. Pan Andrzej, no brawo. To było takie zagranie, które może go napędzić, wzbudzić jeszcze większą pewność siebie. No ale proszę, po takim dobrym zagraniu w wykonaniu pana Andrzeja dostaje od razu odpowiedź z serwisu. Jeszcze jeden serwis, bardzo dobry, ale tutaj return bardzo nieprzyjemny, kąśliwy. No i proszę państwa, kolejny punkt po stronie pana Mirosława. Zobaczymy, czy znowu wspomoże się serwisem. Będzie miał jeszcze jeden serwis pierwszy do dyspozycji, bo teraz mieliśmy net. Będzie teraz już drugie podanie. Zdecydowanie piłka poza karo. Lżejszy ten drugi serwis. Od razu poszedł agresywniej pan Andrzej Janik. Jak to się zakończy? Kątowo, delikatnie, do skosu zagrywa pan Mirosław. No i to już wymusza błąd. I proszę państwa, 2-0 prowadzi w drugim secie już pan Mirosław Rupek Kaczmarek jest już naprawdę blisko celu, a więc awansu do wielkiego finału kategorii PLT 60+. Ale szybki jest pan Mirosław. Naprawdę na każdym punkcie udowadnia, że wiek to tylko liczba. Tym razem jednak nie udało się zakończyć zwycięsko tej wymiany. Przechytrzył go tym razem Andrzej Janik. Dobry serwis na zewnątrz. No jest szansa to poprawić. Nie przeszła ta piłka na drugą stronę. Zagrał przeciwko nogom. Pan Mirosław już szedł w drugą stronę. Dostał piłkę do tego samego narożnika, skąd wybiegał. No i bezlitośnie wykorzystana ta sytuacja przez Andrzeja Janika. No, teraz w tym gemie wyraźnie stawia opór pan Andrzej. Jak to się zakończy? Przeszła ta piłka na drugą stronę. No proszę, po raz kolejny zaskoczony tym zagraniem pan Mirosław, ale szczerze ja również po raz kolejny daję się nabrać na ten tor lotu piłki. Ta piłka tak nieprzyjemnie leci tuż nad taśmą, że wydaje się, że ona zagości jeszcze po stronie tego zawodnika, który zagrywa. Nic z tych rzeczy. No zobaczmy. Bo jest szansa dla
pana Andrzeja, żeby zagościć na tablicy w drugim secie. W tym gemie wyraźnie jest w takiej dobrej ofensywie. Proszę. Piłka autowa, a więc mamy 2-1, proszę państwa, dla pana Mirosława. On będzie serwował po tej przerwie, aczkolwiek szczerze, no wciąż tutaj może się wiele wydarzyć. Teraz ten gem wyraźnie lepszy w wykonaniu pana Andrzeja. No i zobaczymy, jak będzie przebiegała sytuacja przy serwisie pana Mirosława Róbka Kaczmarka. Już za momencik kolejny gem. Wracamy do gry, czwarty gem drugiego seta. No i zobaczymy, czy utrzyma własne podanie pan Mirosław Róbek Kaczmarek. Od pewnego czasu świetnie serwuje. Bardzo sobie pomaga tym serwisem. No tutaj troszkę zabrakło, troszkę niedociągnięte to zagranie, no ale właśnie. Ta niewielka ilość zadecydowała o tym, że to zagranie ostatecznie nie przeszło na drugą stronę. Niesamowita wymiana. Tutaj w tejże wymianie no naprawdę mieliśmy niemal wszystko. Raz jeden, raz drugi miał inicjatywę, ale ostatecznie znowu ten, który prowadzi w całym spotkaniu, wychodzi z tej rozgrywki zwycięsko. No takie punkty mogą podłamywać. Mają prawo podłamywać, no bo Takie punkty na styku właśnie często decydują o tym, jak przebiega cały mecz. Biega teraz pan Andrzej od jednego narożnika do drugiego. No. Już chyba widział oczami wyobraźni pan Mirosław piłkę po drugiej stronie. Tymczasem nieudany ruch ręki. Piłka nie przeszła na drugą stronę, no i tu wciąż jest walka. Tu wciąż się może wiele wydarzyć. Podejmuje rękawice pan Andrzej. Po linii, ale w korytarz deblowy. Nie zmieścił się tym zagraniem w wyznaczonym polu do gry. Kolejny punkt rozgrywamy już.
Krosowe zagrania z obydwu stron. Ale ten slice kompletnie nieudany. No i proszę Państwa, 3-1 już prowadzi pan Mirosław Rupek-Kaczmarek i już tylko jeden gem dzieli go od zwycięstwa. W całym meczu, no i od awansu do wielkiego finału, gdzie czeka już pan Tomasz Wawrzyniak. Doszedł do tego pan Mirosław. Jeszcze odegrał kąśliwie. Piłka jeszcze przeszła. Jeszcze gramy. Cóż za wymiana. Ależ biega pan Mirosław. Niesamowite. Naprawdę jestem pełen podziwu dla obydwu tenisistów. Pokazują, że można grać w każdym wieku i to naprawdę na niezłym poziomie. Ależ kątowe zagranie, jeszcze przeszła piłka na drugą stronę. Co za akcja, no wielkie brawa naprawdę należą się dla obydwu zawodników. No kapitalna wymiana i znowu gdzieś ten krok z przodu. Ten zawodnik, który na tablicy wyników jest bliżej wygranej. Niestety nie trafił tego pan Andrzej Janik. Oddala się od niego ta wygrana. No ale trzeba przyznać, trafił na godnego rywala, który gra naprawdę znakomicie. Jeszcze doszedł do tego pan Mirosław, niesamowite. Niesamowite. Jeszcze jeden lob, który wprawił potem w zakłopotanie. Coś nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, to jest koniec tego meczu. 4-1 w 4-1. Dwa sety dla pana Mirosława Rupka-Kaczmarka. To on melduje się w wielkim finale, gdzie zagra z panem Tomaszem Wawrzyniakiem. Znakomity występ pana Mirosława. No i cóż, chwila przerwy, no i potem postaramy się porozmawiać szybko jeszcze przed wielkim finałem ze zwycięzcą, panem Mirosławem Rupkiem-Kaczmarkiem. Także chwila reklam i za moment.